Dzień dobry, cześć i czołem. Z tej strony Bartłomiej Gruba. Mamy 14 lutego. Dokładnie do moich pierwszych zawodów zostały 4 tygodnie, które odbędą się w Bytowie 14 marca. Docelowo szykuję się na Mistrzostwa Polski, które odbędą się za 10 tygodni w Kielcach. Moja waga na dzień dzisiejszy oscyluje między 123 a 124 kg. Sylwetka znacznie poprawiła swoją jakość, gęstość w porównaniu do roku ubiegłego. Mój dzień składa się z 7 posiłków. Pierwszy to jest białkowo-tłuszczowy, następne białkowo-węglowodanowe i ostatni posiłek, który wjeżdża przed samym snem. To jest białko i tłuszcze tylko i wyłącznie. Tydzień temu, tak dokładnie parę dni temu, miałem przyjemność razem z moją żonką nakręcić parę ujęć dla Was z treningu nóg, małej klatki i barków, które wiadomo odbyły się w różnych dniach. Tak szybko może je omówię. Jeżeli chodzi o nogi, to bardzo skupiam się na wyprostach i wykrokach. Wiadomo, też dochodzą przysiady na suwnicy, na maszynie Smitha. To jest moja baza. Jeżeli chodzi o barki, to bardzo skupiam się na wznosach bokiem, wyciskaniu na hamerze, bardziej za głowy, nie przed sobą. Też były unoszenia przodem, przed siebie, handli i wyciągu dolnego z rączką prostą. Zapraszam do oglądania, zobaczcie jak to wygląda. Lecimy na trening. Pozdro. Prosto, krótko i na temat. Jeżeli podobał Wam się filmik, zostawcie łapkę w górę, a my postaramy się nakręcić jeszcze kilka fajnych, ciekawych rzeczy, na przykład z gotowania, ze spotkania z trenerem, czy z pozowania.
A może i nakręcimy jeszcze mój start z Bytowa. Wszystko zależy od Was. Łapka w górę i widzimy się w następnym odcinku. Piona, pozdro!